Dzisiejsza Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęcona sprawie HDT wydaje się, że była dosyć ważna i przełomowa, dlatego że na komisji zarówno pan prokurator Edward Zaleski, jak i następnie pan minister Rapacki potwierdzili, czy powiedzieli, że ochrona nie ma prawa do użycia siły, do przełamania bariery osób, które nawet mogą blokować wejście w tym momencie, do działań bezpośrednich tego typu uprawnienia ma tylko policja. W związku z powyższym możemy jednoznacznie powiedzieć, że te działania ochrony, która miała wtedy miejsce, próba siłowego zdobycia KDT, nawet wtedy, kiedy mieli do tego jakiekolwiek upoważnienie ze strony komornika, choć tutaj jest to też temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości, czy działania i umowy pomiędzy komornikiem a spółką ochroniarską były właściwe i zgodne z prawem. Te działania, które właśnie ta firma zastosowała, były nie tylko, że nieadekwatne, ale naruszyły prawo. I kolejnym elementem, który komisja będzie sprawdzała, to było to, że ta firma użyła środków bojowych, środków chemicznych i bez względu na to, jakiego rodzaju były to środki, użycie ich było także niezgodne z prawem i prokuratura, tak jak powiedział pan prokurator, ten temat bada i myślimy, że w szybkim czasie otrzymamy pełne informacje na ten temat.